Witam na moim kanale i zapraszam na dawno nieogrywaną serię The Layers of Fear. Zasadniczo dawno nieogrywaną. Przeszedłem pierwszą część jakby trylogii i odłożyłem na chwilę, żeby zrobić sobie odpoczynek. No a teraz zaczynamy drugą część, drugi rozdział, nie wiem jakby to powiedzieć. I gra na odpalenie takim czymś zaatakowała, czyli mamy jakąś historię reżysera i nowy rozdział. Ale my kontynuujemy, czy nie kontynuujemy, co my tu mamy? Wybór rozdziału pozwala podjąć inne decyzje. Aha. To nie, kontynuujmy. Mam nadzieję, że znajdę kontynuację tego jakoś. Tam chyba jakieś książki leżały, czy coś. Zobaczmy, jak to wygląda. No, wygląda jak wygląda. Wydaje mi się, że tutaj czerwoną przeszliśmy, to teraz tę trzeba zapewnesz. Chcę zagrać Winhertians. Powrót do latarni nie będzie możliwy, dopóki go nie dokończysz. Dobra, idziemy. When I was a child, I used to lay in bed late at night, staring at the ceiling, listening to my father scream. Scream at my mother, scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Spodziewałem się, że będziemy aktorem czy czymś na statku, ale coś mi się wydaje, że wybrałem w takim wypadku chyba coś źle. Bo to jest jakby historia córki tego małżeństwa, co grywałem w pierwszym akcie jakby. Znaczy malarza. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może się mylę, ale... Serio? Muszę trzymać latarkę, tak? Nie mogę jej wyciągnąć? Jaka bieda, panie. Dear friend, today, before I leave for my new appointment, I intend to make one final attempt to communicate with you. Since you have obviously decided not to answer my calls or letters, I shall endeavor to speak with you in person. If you're reading this, then I have clearly failed, and for that I apologize. Should you choose to ignore me, I will slip this letter under your door. Hopefully you can at least read it, for old time's sake. If me knocking on the door has caused you any discomfort, please know that that was not my intent. I wish I could tell you that I've found some miracle solution to your problem, but unfortunately, such is not the case. Do know that as your legal representative, I always did my best, and that is the God's honest truth. Unfortunately, I feel that the issues you're struggling with go way beyond my expertise. At this point, I once again feel the urge to ask you to reconsider seeking professional help. But let's be honest, if you were to listen to me, you would have done it a long time ago. I regret it had to end this way. Know that you and your family will always be in my thoughts. Your old friend, James Jerome Sadler, attorney at law. Te. No chyba, że się mylę, ale raczej to mi wygląda, że wróciliśmy do tej rezydencji. Dobra, no. To ciekawe, jak miałbym wybrać tą część z tym statkiem. No ewidentnie to jest to miejsce. Kurde, ale czemu ja muszę trzymać przycisk, żebyś tę latarkę trzymała, no? Kto wpadł na taki poroniony pomysł? Zegarek, no. No jest zegarek. Wzięła zegarek. Złodziejka. I've been thinking about what happened. I've been trying to understand. My dear, help me. I just don't understand. Why would you do it? Did you feel like there was no other way? Tell me, God damn it!
What did I do to deserve this? I did my best. You know I did. I gave you everything. Selfish fucking whore! Why would you do this to us? Ty samolubna. Nie będę mówił kto. To ta gra taka ten. W słownictwie plus 18. Dobra, tu wiemy, że była kuchnia. I nadal jest. Z tego obrazu różne rzeczy się wysypywały. Ty? Mówisz? Przepiękna muzyka. Co jest? What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. To jestem tym psem, czy jak? Co ja tu mam zrobić? Halo? Super. Liczyłem, że będzie zamknięty. O, jakiś rysuneczek. Coś się da ten. Serio? On zaraz psa na wagę postawił, czy do garka? Już nie pamiętam. Już nie pamiętam. Ale na serio? Światło tu nie działa. No raczej nie. Dobra, mamy kominek, tu mamy wejście na górę, tu mamy pracownię. Tu mamy, pamiętam, piwnicę. Kiedyś na początku się bałem tam wchodzić. Teraz się nie boję, bo jestem dorosły. Te. Kurwa. Soreczki. Ja się nie boję. dobra. To się da osłonić, nie? I się zaczyna straszenie. Dosyć oszczędna ta latarka, muszę przyznać. Pod kątem świecenia. No, that's not how it went. Maybe... Mogę chodzić? No, that's not right. Tato, tato, co ty robisz? Oh, god damn it! Why can't I remember? To nie pij tyle. Never to come down here. Przepraszam, tato, już wychodzę. Dobra, mamy rysuneczek. Aha. Będziemy teraz rysuneczki zbierać. Co, to tyle? Dobra. Idziemy dalej. Znaczy wracamy się w sumie. Trzeba iść na górę. Może ktoś mi drzwi przed nosem zamknie? Znów się przestraszę. Ej, pytanie. Za 100 punktów do pracowni to zaraz wejdę. Jakie malowanki. Tu byłem? W tym schowku? Chyba nie. This place is a mess. No nie. Zaniedbane od lat i... Aha. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastards. You're not getting away this time. O nie, co my teraz szczurami jesteśmy, czy jak? What the hell are you doing in there? Get out! No już idę, idę. To widzę, że cała trauma jej się przypomina. Tak, no to tuś się bawił. Pułapkami na myszy.
I wszystko, co sobie jakby odtworzy w głowie, to się rysunek pokazuje. No okej. Okay. Jeszcze do łazienki bym wszedł. Co on tutaj potopił coś czy coś, nie wiem. Jego nogi nie ma. Lustro artystycznie nie działa. Still life. Jaka martwa natura? Coś tu leżało. Hawaje, po co czekać na piekło? Zasługujesz na nie już teraz. Po co czekać na... Aha, na raj. Dobra, rozumiem. Tutaj co? Martwe szczury. Dobra. No to co? Zostaje nam albo iść ten, albo iść na górę. Dobra, zobaczmy. Może będzie zamknięte. No ale jednak nie. Ale... Obraz zginął. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ciekawe, czemu lustro nie działa. To jest bardziej ciekawe. Jest to jakaś kartka, cokolwiek. Ale kufer. Do kufra można zajrzeć, do szuflad też. No jest płótno. I co? Mamy to. Weź to. Aha. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Tak? Mogę się ruszać? O! To wygląda, że będę dłużej. Czy nie? Are you ready to embrace true art? Tak, na pewno. Tato. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life, but also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. Coś się zmieniło się. No to... Koleżanko, żeś się gdzieś przeniosła? Pytanie tylko gdzie? Tuba malarska. Będziemy malować, tak? Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. Aha. Dobra, to dajmy więcej, proszę bardzo. Brilliant! Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. A mas jeszcze raz. Brilliant! Let's add some more of the same color. Chyba... That won't make it boring or predictable. Nic się nie zmienia. Ten... Świeżka jak w tym, w Harrym Potterze. Rozumiem, że szukamy farb teraz. O kurwa! Weź mnie, nie strasz! No ja pierdziolę. Muszę chyba napisać, że ten odcinek jest plus 18, bo... Tyle przeklinam, że szkoda gadać. Pomyślę, że to jest tylko gra tak zwana chodzona. Ah, yes! The autumn of life! When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Czy ja... Co ja to muszę robić, panie? Zmieniło się coś. Weźmy tego flamastra. Put that down!
You are doing so well. Tatuś będzie niezadowolony? Ale to ja tworzę dzieło, nie tata. Ciekawe, co mnie tutaj przestraszy. Szkoda, że jakieś latarki nie mamy. Piękny obraz. Mamy tu jeszcze jakieś farby do wyboru? Nie. Czyli rozumiem, że idziemy po myśli taty teraz? Which part of dark skies did you not understand? Czyżby nie ta farba? No. Tak? Proszę się bardzo, masz. You're much too old for that childish nonsense. O nie, cofnęło mnie chyba. Tak? Finally. Are you ready to embrace true art? Ah, yes. Ale lipa, panie. When man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Czyli to nie. Tahori. Tu nic innego nie ma. Kurde. A może w szufladzie coś jest, halo? Nie ma. Za bardzo to nie ma co wybierać. Tak wygląda. To mogę tylko użyć... O! Coś tutaj jest, proszę bardzo. Aha! To są takie kolory. To fajnie. Szukamy czarnego w takim wypadku. To niezła chawira zakręcona. Ale zakładam, że im dalej pójdę, tym będzie to właśnie właściwsza farba, że tak powiem. Na pewno się nie przestraszę, jest okej. Dobra, dobra. O kurwa, te... Serio? Szafa mnie przepchnęła? No dobra, robi się strasznie znowu. Dobra, rozumiem, że to jest coś tutaj. No dobra, ale ja nie mogę sięgnąć po tą farbę. Aha, dobra. Trzeba tą piłkę pewnie przepchnąć. Jak żeby inaczej. Żeby móc się dostać po tą farbę. Normalnie zagadka. I co, mam już dobrą farbę? Czy jak? To zakładam, że ją mam. To nie będę innych brał, bo będę musiał jeszcze raz to przechodzić. Trochę głupie, no ale cóż. Obrazie. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Rozjaśnijmy, czyli co, coś białego trzeba. Rozjaśnijmy go. Jak na razie to gra robiła nas tak w bambuko, że te farby były
im dalej, tym właściwsza. Tak mi się wydaje. Jaki to jest kolor? Biały? Skąd ja mogę wiedzieć, jaki to jest kolor? Gdzie ja idę? Co robię? Co mną kieruje? Dobra, spróbujmy tym. Założę się, że to nie będzie to, bo za blisko leżało. You're not listening. How is some soggy grass going to help here? We need to make it warmer. Zmoknięta trawa to była? Serio? Człowieku, ja to... Przecież nie, no to wyglądało jakby taki ten... zielony kolor, tak? Tak wygląda, że to niby zielone. Niby. Cudownie, cudownie. Weź pies mnie, nie denerwuj. Gorzej jak w tej części opowieści będzie mnie pies ganiał. W tamtej żona latała za nami, a w tej będzie pies. Pies. Jakiś misiu. Kurde no, ludzie, przecież ja tu nie da się biec jakoś. Ja rozumiem, że to jest symulator chodzenia, ale... ile można? Rozumiem, że się pali, tak? Czy to jest jasna farba? Wygląda na jakąś niebieską. Gorzej, jak to nie będzie ta farba, ja będę musiał jeszcze śmigać po raz kolejny. W sumie śmigać to bardzo dobre słowo. Pełzać bardziej niż śmigać. Gdzie ja idę? No tak trochę wygląda, jakby się naprawdę jarało. Co będzie, jak to nie będzie ta farba? To będzie mi smutno. Czy ta farba tatusiowi będzie odpowiadać? Bo się tyle nachodziłem, że jak będę musiał jeszcze innej poszukać, no to będzie na serio lipa. That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally... Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Fantastycznie. Akceptujesz ojca i to jest okej. Kolejna wiadomość. O, tym razem nie czytana. Nie mam to przeczytać? Serio? Szanowny panie, przez lata pracy spotkałem się z wieloma rodzajami korespondencji, obsesyjnymi listami zawiedzonych autorów, groźbami ze strony urażonych czytelników, że można, iż takie uroki tej pracy, a jednak przez 20 lat prowadzenia wydawnictwa nie zetknąłem się z niczym podobnym do pańskich niedawnych listów. O ile zawsze staram się nad sobą panować, o tyle w świetle pańskich ciągłych i coraz bardziej entuzjastycznych wywodów czuję, iż dyplomatyczna odpowiedź na nic się tu zda. Pozwolę więc sobie na bolesną bezpośredność. Firma Marshall & Waters czerpie wielką dumę
ze swych rozlicznych publikacji, do których zaliczają się nasze uznane encyklopedie. Zrzeszający wiele akademickich autorytetów zespół niestrudzenie pracuje nad tym, by nasi czytelnicy byli na bieżąco w kwestii najświeższych doniesień ze świata na bieżąco. Niestety pańskie odkrycia nie mają żadnego związku z faktyczną nauką, a dostarczone przez pana referencje wizualne, choć imponujące z czysto artystycznego punktu widzenia, niczego bynajmniej nie dowodzą. Mówiąc wprost, uważam pańskie nieustanne próby redefinicji szczura i wyjawienia jego prawdziwej podłej natury nie tyle męczące, co nader niepokojące. Jeśli była to z pańskiej strony jakaś dziwaczna próba performance'u artystycznego, muszę rzec, iż była ona wielce złym guście. Jeżeli jednak pisał pan do mnie z pełną powagą, wówczas uniżenie proszę o zasięgnięcie pomocy u specjalisty. Jakakolwiek byłaby pańska motywacja, nie życzę sobie otrzymywać od pana dalszej korespondencji z wyrazami szacunku. Charles Joseph Marshall. Oj, tatuś. Tatuś w szczurach robi przecież. Farba fluorescencyjna. Dobra, wydaje mi się, że w tym pokoju, co mieliśmy, to zrobiliśmy. Strasznie mi tu ciemno. Tu byliśmy na dole. Zatem czas na górę. Góra, moja góro. Fortepian tu był, pamiętam. Spokojnie. Serio. Latarkę ci zgasła. Co ty nie powiesz, dziewczyno? Co, idziemy do twojego pokoju, czy jak? Chodźmy. Fajne jest to, że wszystko jest takie poniszczone, w ogóle odpada. A drzwi jak nówki. Witaj w swoim pokoju. A tu nic nie ma? Jest jakiś obraz. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. Princess, keep looking at me. Oh, proszę bardzo. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. Ona sama się tu patrzy. And yet, look at me! And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the... Do you want this story to have a happy ending or not? No patrzy się, tato, patrzy. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her fury on the hellhound. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. Co to się dzieje? There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence.
for she had neither. The hag was near. Kurde, ciężko się patrzy na niego. Heroin didn't dare to look. She had to keep her head straight, lest she be cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt the sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, just like that, the chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there. The princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait, that's not right. Her face. Why is she still... scared? Oh, God. I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. Ciekawe, co by było, jakbym cały czas odwracał wzrok. No ale widzę, że tak jak ten, to on to namalował. A jakbyśmy, nie wiem, nie współpracowali, to by inny obraz był. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To był pokój chyba rodziców. Czy nie? Czy mamy? Skubany. Trochę tego namalował. Chociaż, czy to była... Czy to nie byłaś ty? Koleżanko? Taka młoda dosyć. Dobra, zobaczmy. Odpalmy jakieś... coś. Liczyłem... Myślałem, że to szubienica. Dobra. Gdzie nas jeszcze nie było? Tu chyba. To jest biuro taty. Z tego co pamiętam. Pewnie też ci zabraniał tu wchodzić. Ten głupi obraz. Aha, w lewo czy w prawo? Idziemy za mamą. Tak mi się wydaje. Rozumiem, że to jest taka perspektywa, bo to my jako mała dziewczynka idziemy, tak? To wygląda, że cała ta rodzina była jakaś pogibana. Idę, mama. Czego? Mam spróbować? Zagrać na fortepianie? Serio? Przecież ja nie potrafię. Mogę tylko pobrzdąkać. Ale z tego co widzę, chyba... O! Schowajmy się do tej... do skrzyni. Myślę, że mama skarpety zostawiła. No i tak można by było ustawić kamerę, sfilmować parę godzin z dobrą muzyką i by ten, no, się oglądało. Czemu ja grzebię po szafkach? Dajesz moda. Idziemy zagrać coś. No, that's not quite right. Aha.
Człowieku, ja to gram. Po całym jest trąk. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Daj się pograć. If you can't do it right, don't do it at all. Co za patałach. A gdzie są moje kredki, mamo? U taty? O, to jeszcze szafka była? O, i są kredki. I co, mama na fotelu była, czy jak? Co tu się stanęło? Że mnie tak odrzuciło? No dobra, no chyba mam kredki, no i co? Będę po ścianie malował. Dobra, zaraz jeszcze raz. Kredki wziąłeś. Da się stąd wyjść? Może tacie coś pomaluje na ścianie. Niezła wizja. Z oczu dziecka. No, jakby to powiedzieć, parę razy mnie przestraszyłeś, psie, dzisiaj to już chyba się nie nabiorę więcej. Tak mi się wydaje. Tata? Gdzie jest tata? Czy taty nie ma? No, no muszę przyznać, że ta część gry jest strasznie pogibana. Czy ktoś tu w ogóle sprząta kiedykolwiek? Gdzie ja idę? I tu nuty są jakieś, tak? Te. Aha, ja zrobiłem kółeczko. Rozumiem. Czyli tak, u mamy była muzyka. To teraz zobaczmy co. Czym tata mnie uszczęśliwi? Spoko, spoko, biegające lalki mnie nie straszą. Wcale. Tutaj. Która to godzina? Malowanie, spanie, malowanie, ukrywanie się, malowanie, płacz. Płacz, malowanie. Będzie jakaś zajadka? Serio? Która to godzina? Ajajajaj. Ten zegar pokazuje? Czy jeszcze za wcześnie? Globusem możemy pomachać. Nie no, serio, mam nadzieję, że nie będzie zagadki z jakimś zegarem, co mamy robić. Kurde, jaki korytarz długi. No i... Pociąg? Grubo. Niezła fantazja. No i? Bo ja wiem, dopóki coś mnie nie atakuje jeszcze, to... Żyrandr mnie zaatakował. I co mam zrobić?
koń na biegunach, czy jak to tam się nazywało. Ciekaw jestem, co twórcy gry wciągali, jak tą grę tworzyli. Bo na razie grubo. Ow! Oh. Hey, princess. I didn't know you were out here. Ja to bym tego pociągu tu nie zostawiał. Jakby tato szedł w nocy i w to wdepnął, to by była lipa. Kurde, ja pierdziu. Co tu się dzieje? Myślałem, że tu mogę wejść jakoś. I co to? Jakieś odłamki obrazu będziemy zbierać? Znaczy te płótna? Tak wychodzi. Coś mi się w prawym rogu odpaliło. No ładne. A tutaj? Zakładam, że to trzeba będzie zamknąć, żeby przejść dalej. Szafki, kolejne schodki, kolejne pomieszczenie. Ciekawe, czy mogę się chować do tych szafek. Ej, to były drzwi przecież. dobre. Ta gra takiego mindfucka robi, że tylko pogratulować. O, wiedziałem, że tego szukam, żeby ten obraz złożyć. Ale muszę przyznać, że ta perspektywa jest strasznie chora. Ja bym chciał wejść na górę. Widziałem, że da się wejść na dół. Tylko pytanie, czy wchodząc na górę, nie schodzimy na dół, nie? To takie, wiem, że to jest pogibane powiedzenie, ale ta gra tak potrafi, że wchodząc na górę, schodzimy na dół. Oj, oj. O, widzę kolejną część chyba. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kurde. Piłeczka. Co tu się dzieje, panie? O, to fajne nawet. Takie pająki jakieś takie. Myślałem, że to laleczka. No, w sumie słoń to laleczka, nie? To jakieś kolejne nowe coś? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Tu walnęło coś. Albo tam byłem i mi tą drogę zagrodziło, nie wiem. Jak to było? Nic, w każdym razie mamy lekki ogień. Nóż w globusie, spoko. Szuflady. Dawno psa nie było. Niby to samo, to samo. O! Przewrócimy zatem szafę. Jest ostatni brakujący element, proszę bardzo. Czy nie? Ostatni. Ostatni chyba. To co? Idziemy do jakiegoś obrazu uzupełnić. Po raz kolejny. Wchodząc zmieni się układ.
rzeczywiście. I tu mamy co? Schody. A. No i elegancko. Pytanie tylko... Czy gra się save'owała już, czy nie? Takie pióro chyba musi być, żeby to było pokazane, że to się nagrywa. Znaczy zapisało. Bo nie ukrywam, że chciałbym... Te Ileni czy tam Łosie to z tego... Z Alan Wake'em się kojarzą teraz. Saga musi... Te poroże, te popiersia, czy jak to tam... podotykać, żeby coś osiągnąć. No i? Wygląda, jakbym wrócił do punktu wyjścia. Idziemy do mamy znowu. No gdzie jest taki sejwik? O kurde. To widzę, że się non-stop zmienia wszystko. He, 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 he. To pewnie pokazuje, jak dzieci muszą się męczyć, żeby wchodzić gdzieś. Ciekawe, czy coś tu można znaleźć. Zrobimy schody, rozumiem. Piłeczka? Czy jak? O kurde. Jak to się zmienia wszystko. Taki koszmar mieć. Chodzisz po bibliotece po deskach. Albo w jakichś innych lustrach. Okej. Okay. Rodziny? Czemu? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops. Tort z tym z kredkami zamiast świeczek. Czy mam iść na dół, na górę? Taka zagadka. A tu co dają? Drzwi. This one's gonna be perfect. It has to be. I'm gonna prove you wrong, all of you. What? Not now, princess. Go play with your dolls or your crayons. Daddy's very busy. Tatuś jest zajęty. Oj, tatuś. Co my tu mamy? Córka by chciała save'a zobaczyć. O, weź, przestań, koleś. Ciekawe, co tak niby świeci w kształcie tego. It all better, doesn't it?
It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them, one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. Ty, a... Serio? Teraz tu można zobaczyć. No dajcie jakiegoś... Save'a. Nie chciałbym tego ponownie przechodzić. Wszystkiego. Co ja tu mam zrobić? Halo? No jest piękny obraz. A, to są drzwi. Tu są drzwi, tu są, tu nie ma, a tu? Zaginiony kot, pan Czmychacz. Nagroda, moje lalki, adres. Okej. Kolejny konik. Powiedział, żeby psuć, a my będziemy naprawiać. I tu wejdziemy pewnie. O, kółeczko. Bardzo dobrze. A czemu tu możemy wejść? Co się stanęło? Ale można otworzyć. O, mama, tata i my. Mam nadzieję, że jak odpalę tego kota, to będzie w porządku. Serio? Nie podoba ci się kółeczko? Co za hamowa jaka. To co? Może coś tu jeszcze innego jest? I przeoczyłem to. Bo w takim wypadku... Po co mielibyśmy tu wchodzić? Chociaż ten obraz też jest ciekawy. Oj, koleżanko, koleżanko. Tak po ciemku to ja nic nie znajdę. O, zamknięte. O, co się stanęło? Wróciła mi gra tutaj? Serio? O, chyba, że to na górze. Tam jest, kurde, ślepy. Widziałem, że po coś ta decha tu jest. No, dajesz kotel. Piękne kółeczko. Jedziemy. Serio? Zajadki. Jasia i jagadki. Dawaj, spina się. Coś tu się zmieniło, bo się światełka popaliły.
zobaczę, co mi to da. Jak ja chcę odcinek zakończyć. O, a może... To możemy coś porobić. Proszę bardzo. I to chyba już jest... To przepiękne kółeczko twoje. Masz koteł. I daj mi save point. No może wolniej. You're sick. You're insane. You're not thinking straight. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? Do you know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Do you even realize how much your daughter is scared of you? Do not bring her into this. Don't you dare. All I do for her. You keep telling yourself that. I'm sure it makes it a hell of a lot easier. Tak. Halo? Spotkał się z moimi kotkami. Co, ja mam tu wejść? Jakoś? O, ale nie pamiętałem, że można tak przybliżać. No i ładnie, zostawił mnie. Fajna głowa. Princess. Princess, wake up. I need you to get dressed real quick. There are men coming. Some very bad men. They want to take you away from me. But I won't let them. We won't let them, will we? Yes. Now I remember. Throughout all the chaos and misery, in his own flawed and misguided way, he did love her after all. His way of expressing it was a different matter altogether. Dobrze, widziałem sejwik, że był, więc możemy zakończyć. Nawet idealnie się złożyło. Niecała godzina odcinka, więc tak jakbym wycelował normalnie, fachowo. Zatem dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka z tej serii. I cóż, zapraszam w kolejny piątek na kolejny odcinek. Zobaczymy, co już będzie się działo z tą córką. Czy tak zakładam, że to jest ich córka? Że gramy córką? Kurde, tylko że jak to nie będzie ich córka? Tylko jakaś kobieta weszła i... Nieźle, ryje beret, ale wydaje mi się, że oni... Gdzieś czytałem, że jakby córką wracamy na... Zobaczyć, co się stało z rodzicami, że tak powiem. Mogę się mylić? No oby nie. No, zakładałem tylko, że będę grał na statku. No czy historię, ale jak widać odpaliłem coś... Nie w tej kolejności chyba. No nic, w każdym razie jeszcze raz dzięki za obejrzenie i zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek. Hej!